choć nie zostało to powiedziane jednoznacznie to możemy dziś stwierdzić z dużą pewnością że seria fantastycznych zwierząt dobiegła końca. Na ostatnim spotkaniu z inwestorami David Zaslav, czyli prezes Warner Bros. Discovery, stwierdził, że na tej chwilę nie trwają prace nad żadnym Potterowym projektem, jednocześnie dodając, iż studio planuje w przyszłości wrócić do Harry'ego Pottera, że studio planuje skupić się na swoich mega popularnych franczyzach, wskazując tutaj choćby Supermana i Harry'ego Pottera. Jednoznacznie studio odnosząc się do Harry'ego Pottera Pominęło zupełnie fantastyczne zwierzęta, co daje nam jasno do zrozumienia, że ta franczyza, która zresztą zakończyła się mało optymistycznie, jeżeli chodzi o światowe box office, jest już zakończona. Co to znaczy mało optymistycznie? Mianowicie znaczy to nie mniej, nie więcej, że trzecia odsłona fantastycznych zwierząt miała zarobić przynajmniej 800 milionów dolarów. Takie były prognozy, takie były założenia, natomiast film zarobił niewiele ponad połowę. 408 milionów, co... Prawdopodobnie mogło nawet nie pokryć kosztów produkcji oraz dystrybucji tego filmu. I nie, nie jest trudno tutaj zrozumieć, dlaczego studio podjęło taką, a nie inną decyzję, jednocześnie tej decyzji nie podejmując, nie ogłaszając jej, bo ktoś mógłby powiedzieć: No, halo, ale skoro Warner Bros. zapowiada, że będą kolejne projekty z Harrym Potterem i że wszystko tak naprawdę w rękach J.K. Rowling, to jeszcze nie wszystko jest stracone. Otóż nie. Podkreślając, że chodzi o Harry'ego Pottera, studio jasno daje do zrozumienia, że zależy mu na eksploracji uniwersum Harry'ego Pottera w zupełnie innym kierunku, a najlepiej w kierunku wracającym do macierzy, czyli do samego Harry'ego Pottera. Z drugiej strony odnosząc się do tego, że wszystko zależy od J.K. Rowling, można to odniesienie odebrać dwuznacznie, bo z jednej strony czy to oznacza, że studio mm, czeka na jakiś pomysł Rowling, czy też czeka, aż unormuje się gdzieś, ucichnie sytuacja wokół Rowling i jej kontrowersyjnych, transfobicznych wypowiedzi. Bo trzeba to zaznaczyć, że niekoniecznie Same fantastyczne zwierzęta zarobiły sobie w cudzysłowie, oczywiście, na tę niesławę, ale silne kontrowersje gdzieś tam tkwiące, kumulujące się wokół filmu, miały z pewnością wielkie znaczenie dlatego jak ta seria była odbierana i jak kolejne filmy były oglądane przez widzów w kinach. Bo z jednej strony J.K. Rowling i kontrowersje wokół jej wypowiedzi, z drugiej strony kontrowersje wokół Johnego Depa, z trzeciej strony kontrowersje wokół Ezry Millera, któremu nagle gdzieś tam odwaliło. No i z czwartej strony, jakby tego było mało, Warner Bros które wykluczyło żonego depa z serii yy, na podstawie oskarżeń, jednocześnie nie wywaliło jego byłej żony, która, no jak się okazało, była manipulatorką i nadal w filmach Warnera hmm, występuje, a przynajmniej miała występować. Nie wiadomo jak to zostanie podjęte dalej, ale przede wszystkim nie cichną echa związane z J.K. Rowling, co jednoznacznie kładzie się cieniem na wszelkich projektach związanych z autorką. Co do samych fantastycznych zwierząt, studio nie może powiedzieć jednoznacznie, że nie, nie będziemy robili kolejnych fantastycznych zwierząt, bo być może, jeszcze mają nadzieję, że kiedyś w przyszłości uda się do tego projektu wrócić. A z drugiej strony może być sytuacja też taka, że oni po prostu nie chcą tego ogłosić, bo ogłoszenie tego publicznie byłoby jawnym przyznaniem się do porażki. Bo jeżeli studio inwestuje grube miliony dolarów w produkcję filmu jeżeli studio inwestuje przede wszystkim w rozwój tak bogatej, tak znoszącej złote jaja franczyzy jak Harry Potter, to każdy raczej oczekuje od tego studia, że będzie ono osiągało sukcesy, a nie że tę kurę znoszącą złote jaja zarżnie, tak jak to miało miejsce. Właśnie w sytuacji z fantastycznymi zwierzętami, gdzie z filmu na film ta oglądalność była coraz niższa, aż w końcu okazało się to. Co miało się okazać? Coś, co byłoby nie do pomyślenia jeszcze z 10 lat temu, czyli film z uniwersum Harry'ego Pottera, poniósł spektakularną klapę finansową. Jaka będzie przyszłość Pottera? Tak naprawdę w tym momencie nie wiadomo, bo choć studio deklaruje otwartość na rozmowy z J.K. Rowling i zdaje się być otwarte na kolejne projekty Potterowe, to przede wszystkim musi się uporać z problemami wewnętrznymi, czyli w zasadzie z podejściem do tych twórców, którzy gdzieś tam są kancelowani przez społeczność, podejście do tych twórców, którzy budzą kontrowersje i cały czas sprawiają, że emocje towarzyszące kolejnym produkcjom nie skupiają się na samej jakości tych produkcji, a na tym, co po prostu jej poszczególni członkowie wyczyniają. Co jest, no, powiedzmy to sobie szczerze, wielkim wyzwaniem dla Warnera, bo to jest jednak kryzys wizerunkowy, który jakoś zażegnać trzeba. Co Warner może zrobić? Czy w tym momencie podejmując się tworzenia jakiegokolwiek projektu poterowego, ma szansę liczyć na sukces? być może w to wierzą, być może wierzą, że sięgnięcie właśnie stricte po Harry'ego Pottera może przywrócić studiu i całej franczyzy mm, właściwe tory, może ją przywrócić na właściwe tory i sprawić, że ta franczyza na nowo odżyje z drugiej strony też studio na pewno gdzieś tam sobie w głowie duma czy nie lepiej byłoby, mimo zapewnień, że współpraca z Rowling bardzo dobrze im się mm, układa, czy nie lepiej byłoby jednak te Rowling odsunąć i spróbować pójść w takim kierunku, w jakim poszli twórcy gry dziedzictwo Hogwartu którzy to od samego początku jasno deklarują, że choć są Wielkimi fanami Harry'ego Pottera, to z całą pewnością nie, nie współpracowali nad tym projektem przez J.K. Rowling i J.K. Rowling nie ma nic wspólnego z grą, którą tworzą. Co do Fantastycznych Zwierząt, jeżeli Wam brakuje jeszcze jakichkolwiek potwierdzeń, to mianowicie żaden film aktualnie z uniwersum i żaden projekt nie jest rozwijany. Co potwierdził zresztą Eddie Redmayne, czyli otwórca Rolling tak, który stwierdził, że nic mu nie wiadomo na, to, na temat kontynuacji. No i tak samo David Yates, czyli dotychczasowy reżyser Fantastycznych Zwierząt, który miał u nim pozostać aż do ostatniego piątego filmu, również jest zaangażowany inne projekty. Czyli mówiąc jasno, fantastyczne zwierzęta dobiegły końca, przyszłość Harry'ego Pottera jest pod znakiem zapytania, ale gdzieś tam jakaś jaskółka na horyzoncie może się pojawić. Ale co to będzie, jak to będzie wyglądało? Przyszłość pokaże i przede wszystkim, czy cokolwiek z tego wyjdzie, bo teraz przed Warnerem Trudne, naprawdę trudne wyzwanie, czyli podnieść tę franczyzę Harry'ego Pottera z dna, na które został sprowadzony z ostatnią częścią Fantastycznych Zwierząt. Dajcie znać, czy jednak żałujecie, że ten czwarty i piąty film nie dojdą do skutku, czy podobały wam się dotychczasowe Fantastyczne Zwierzęta, czy jednak cieszycie się, że Warner porzuca ten projekt i macie nadzieję na to, że dalej będzie lepiej z jakimś nowym projektem, być może właśnie tym serialem, o którym tak wiele słyszeliśmy. Ja mam nadzieję, że ten serial dojdzie do skutku. Trochę się go boję... Ale mimo wszystko czekam. Dajcie znać, jak jest z wami. Trzymajcie się. Hej!